Podczas długich weekendów ogrody zoologiczne to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc. Wszyscy, którzy w najbliższych dniach zdecydują się wybrać do tego w Chorzowie, będą mogli zobaczyć nowych mieszkańców – krokodyle krótkopyskie. Dorosłe samce rosną nawet do 1,80 m, czyli są mniejsze od innych krokodyli. Są też o wiele łagodniejsze. Na Śląsk przyjechały z Czech. Nawet rdzenni mieszkańcy na terenie, gdzie występują te krokodyle, czyli w środkowej Afryce, uważają je za mało szkodliwe i raczej nie boją się ich obecności, tak jak w przypadku innych krokodyli. Poza tym, co ciekawe, zęby tych krokodyli są jakby większe z tyłu i są przystosowane właśnie do miażdżenia skorup i pancerzy różnych mniejszych zwierząt. Pomimo tego, że krokodyle mają już ponad 2 lata, to wciąż nie wiadomo, jakiej są płci. Dopiero kiedy zaaklimatyzują się w chorzowskim zoo, weterynarze będą mogli przeprowadzić specjalistyczne badania. A z aklimatyzacją bywa różnie, tak jak w przypadku pingwinów Humboldta, które pojawiły się w zoo w 2020 roku. Opiekunowie porównują charakter tych zwierząt do kotów. Ten pierwszy kontakt, to oswajanie zajęło nam dość długi czas. Na początku były do nas bardzo nieufne. Przykładem może być jeden z samców, Kubo, który kiedy przyszedł był bardzo nieufny, strasznie panikował. Natomiast powoli, spokojnie przyzwyczailiśmy go do naszej obecności i obecnie jest jednym z najbardziej kontaktowych pingwinów. Można by powiedzieć, zrobił się z niego taki urwis. Zawsze kiedy czyścimy wybieg, kiedy karmimy, przychodzi, zaczepia nas, szuka jakiegoś kontaktu. Pochodzący z Ameryki Południowej, a dokładnie z okolic Peru i Chile, pingwiny preferują ciepło. Dlatego też zimę spędzają w ogrzewanym pomieszczeniu z basenem. Gdy temperatura na stałe wzrasta powyżej 0 stopni Celsjusza, to są wypuszczane na wybieg. Na wybieg wyjdzie też Koko, czyli pierwsze w historii chorzowskiego zoo pingwinie dziecko. To nasz najmłodszy pingwin, wykluł się 1,5 roku temu. W tym roku przeszedł pierwsze w swoim życiu pierzenie, także już ma szatę taką dorosłą, wygląda już zupełnie jak dorosły osobnik. Dorosłe osobniki pierzą się co roku i proces ten trwa do 2 tygodni. Mają wtedy mniejszy apetyt i rzadziej wskakują do wody, jednak na odwiedzających czekają wtedy na skałkach.